Rozmowa Radia Index. Rozmowa Radia Index. Witam serdecznie, przy mikrofonie Damian Łobacz. Rozpoczynamy piątkową odsłonę programu VIP-Room. Nieco spóźnienie, ale to wszystko kwestia komunikacyjna. Nasi goście już są w studiu. Serdecznie witam Angelikę Piątkowską i Kamila Feliszewskiego z koła naukowego UZ.net. Witajcie. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie wydarzenie nietypowe. Wpisane oczywiście w cały program bachanaliowy, ale jest to wydarzenie o tyle nietypowe, gdyż nie związane jest z muzyką czy z jakimś tam elementem sportowym, ale z programowaniem. Mówimy tutaj o hakatonie. Będzie to 24-godzinny hakaton. Cóż to takiego jest? Wyjaśnijcie. Jest to impreza polegająca na tym. Mam ogólnie zamiar rozpromować wśród wszystkich studentów programowanie. Pokazać, że ono wcale nie jest takie trudne, że nie muszą bać się tak samo programowania jak matematyki. No, nie potrzeba do tego też jakiejś strasznie ogromnej wiedzy, tak jak niektórym się wydaje. Będą przedstawiciele z naszego koła. Będzie pan dr Piotr Bubacz, którzy no, będą pomagać właśnie tym osobom, którzy zaczynają swoją przygodę albo potrzebują jakiejś pomocy, dobór środowiska, czegoś nie potrafią jeszcze w danym języku napisać. A skąd się w ogóle wziął pomysł na zorganizowanie takiego wydarzenia? Rozumiem, że oczywiście jest to związane z działalnością waszego koła, ale no właśnie, jak to powstało? Obudziliście się pewnego dnia, stwierdziliście, tak, będziemy popularyzować wśród studentów programowanie i zrobimy to właśnie w trakcie bachanaliów. Znaczy, może powiem tak, że akurat w przypadku tej imprezy to niestety nie było tak, że się obudziliśmy, a po prostu w trakcie jednej z nocnych imprez właśnie typowo informatycznych wpadliśmy na to, znaczy rozmawiając z innymi przedstawicielami uczelni wyższych i oni robili to u siebie w swoich miejscowościach, to po prostu wypaliło, pomyśleliśmy, że nie możemy być gorsi, że w Zielonej Górze również chcemy coś takiego zrobić. A czemu w bachanalia? Ponieważ programowanie jest to naprawdę dobry sport, a i obsługę dźwięku idzie bardzo ładnie zrealizować. A powiedzcie mi, jak to wygląda od strony technicznej, bo jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, można cały czas się jeszcze zgłaszać. W jaki sposób studenci mogą się zgłosić, aby właśnie wziąć udział w hakatonie? Chociażby można dołączyć do nas na kod guru, tak samo jak to było w przypadku poprzednich imprez przez nas organizowanych, ale można również zaznaczyć, że się dołączy na Facebooku. Powiedzcie, jak to będzie wyglądało właśnie od strony technicznej, bo tutaj mówimy o 24-godzinnym maratonie. No właśnie, całość zaczyna się powiedzmy o godzinie 7 i przypominam, że będzie to 22 maja. No właśnie, studenci pojawią się na tym wydarzeniu i cóż takiego będą robić, jak to będzie wyglądać? Mamy zapewnioną salkę na naszym wydziale w EIT-u, to jest Ogrodowa 3B. Jest tam też pewna ilość komputerów, ale wiadomo, i jest to ograniczona ilość, także jeżeli ktoś ma swój własny sprzęt, jakiś laptop, bardzo miło by było, jakby go zabrał. Na pewno to też ułatwi nam sprawę, bo nie będzie w pewnym momencie problemu takiego, że zabrakło dla kogoś sprzętu. I będziemy programować. Dokładnie. Warto jeszcze dodać właśnie, że lepiej wziąć swój sprzęt, ponieważ wtedy ludzie zainstalują u siebie wybrane środowisko deweloperskie i później jak wrócą do domu, będą mogli dalej kontynuować swoją przygodę z programowaniem i nie zakończy się ona w tej sali. No właśnie, też powiedzmy o tych efektach, które mogą wyniknąć z hakatonu, ponieważ tutaj zaznaczacie w takiej informacji, że wszystkie te rzeczy, które powstaną podczas tego wydarzenia, będą mogły funkcjonować normalnie w sieci i każdy będzie mógł danym programem zarządzać. Znaczy, co do zarządzaniem, zawsze zarządza osoba, która jest kierownikiem danego projektu, czyli w tym przypadku najprawdopodobniej programista, który ten kod umieści. Więc tak naprawdę on decyduje o tym, co się z tym kodem dalej stanie. Jak napisaliśmy, może go równie dobrze wrzucić chociażby na Google Play czy Marketplace Windowsowy i po prostu zacząć zarabiać na swojej aplikacji, bez na przykład zatrudnienia jako deweloper w wielkiej firmie, w wielkiej korporacji. Wszystko jasne. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie organizowane na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jaką frekwencję przewidujecie? Już macie tam pewien pogląd na to, ile osób może się pojawić? Znaczy, tu właśnie ciężko jest do końca określić, bo część osób się zapisało, część osób się nie zapisało. Spora część grona moich znajomych jeszcze się zastanawia, czy przyjdzie, o której porze przyjdzie, jak to będzie wyglądało. Także na dzień dzisiejszy jest nam to ciężko określić, ale raczej stawiamy tak, że nie zawiedziemy się. Mamy nadzieję, że jak będziemy kolejny raz organizować, to będzie nas coraz więcej, że informacja o tym się rozejdzie ogólnie wśród studentów,
No i przestaną bać się programować. No właśnie, bo jak rozumiem, na razie zgłosiły się osoby tylko związane z informatyką. Pozostałe kierunki na razie się właśnie boją, tak jak powiedzieliśmy. Tak, na razie jakoś cisza z pozostałych kierunków. To musimy w takim razie bardzo serdecznie ich zachęcić do tego, żeby się zgłaszali, gdyż jak sami, drodzy słuchacze, słyszeliście, programowanie nie jest takie straszne, tym bardziej, że tutaj będzie można liczyć na pomoc. Dobrze, słuchajcie, teraz prywatnie zapytam was o wasze przygotowania do bachanaliów. Jak no to ja wygląda? Ja sobie załatwiłem dwie wejściówki właśnie na koncerty. Zgłosiłem swój udział w pomocy w organizacji parady bachanaliowej. Mam też z znajomymi zamiar wziąć jutro we wtorek tam na kampusie B w tej bitwie balonów udział. A potem zobaczy się, czy będzie starczyło czasu na jakieś inne jeszcze zawody. Jak oceniacie tegoroczny program, jeżeli chodzi o bachanalia? Są takie rzeczy, które szczególnie tutaj przykuły waszą uwagę, no bo sami organizujecie hackathon, jest to na pewno takie wydarzenie nietypowe, na pewno intrygujące. Co was z kolei zaintrygowało, jeżeli chodzi o tegoroczny program? Ogólnie program jest moim zdaniem ciekawszy niż w ubiegłych latach, chociaż trochę brakuje zjazdu na byle czym mimo wszystko. To wiele osób też o tym wspomina, ale miejmy nadzieję, że wrócimy do tego wydarzenia w latach następnych. No dobrze, to jeszcze raz może przypomnijcie, jeżeli chodzi o hackathon, gdzie się to wydarzenie odbędzie. Powiedzmy sobie szczerze, czas zachęcać studentów. Dokładnie, to odbędzie się w sali 107 na Ogrodowej 3B, to jest budynek C10. To jest akademik Ulecha bodajże. To jest tymczasowy właśnie budynek WEIT-u. No wyróżnia się tam na ulicy, bo to duży wieżowiec czerwony, także z daleka już go nawet widać, każdy powinien trafić spokojnie. Zapraszamy każdego, nieważne czy ktoś już programował, umie programować, czy chce się nauczyć. Niekoniecznie musi być z kierunku informatycznego, jakiegoś pokrewnego. Mogą to przyjść osoby, które po prostu chcą zobaczyć, jak to wygląda, poznać coś nowego. Wszystkie informacje oczywiście można znaleźć na profilu facebookowym, także na naszym portalu w zielonej.pl. Bardzo wam dziękuję. Wiem, że tutaj spieszycie się na zajęcia, więc już was puszczamy. Przypomnę, można że... Coś tak, dodać? Oczywiście. Powiem tak, kieruję to głównie właśnie do koleżanek, do dziewczyn. Dziewczyny, bardzo dużo piszecie na Facebooku, bardzo dużo piszecie na gadu-gadu, programowanie się niczym nie różni, tylko w momencie, kiedy piszecie kod, który wygląda tak samo jak zwykły komunikat, to po prostu komputer się was słucha. No, po takiej otwartej zachęcie już nie można na pewno zrezygnować, także słyszeliście, drodzy słuchacze, bierzcie udział w hackathonie, nie bójcie się programować. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dziś Angelika Piątkowska i Kamil Feliszewski z Koła Naukowego UZ. Net. I cóż, do zobaczenia w środę w takim razie. Tak, zapraszamy. Dziękujemy i zapraszamy serdecznie. Raz jeszcze zachęcamy, do usłyszenia. Rozmowa Radia Index. Od poniedziałku do piątku o 9.30. A ja tylko dodam, że powtórkę dzisiejszego VIP-roomu będziecie mogli posłuchać również o godzinie 17.30 na falach akademickiego Radia Index. No i co, szanowne panie, skoro piszecie na gadu, skoro piszecie na Facebooku, programowanie się niczym nie różni, może warto faktycznie nauczyć się programowania, skoro, tak jak powiedziała Angelika, po tym wszystkim komputer ma was słuchać. Teraz już hej i co tam. Na 96 FM zostało 16 minut do godziny 10.00.